skończmy na chwilę. Moi drodzy, bardzo proszę, wejdźmy do tej symbolicznej jeszcze świątyni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Centralną myślą dzisiejszych czytań z Pisma Świętego jest zdanie, które Jezus wypowiada do Nikodema w Ewangelii. Bóg posłał nam swojego Syna nie po to, aby nas osądzić, ale po to, aby nas zbawić. W krzyżu Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią drogocenną i czystą. Zostaliśmy oczyszczeni z naszej nędzy, wydobyci z grzechu lub zagubienia. Jeśli jednak doświadczamy jakiegoś zagubienia, własnej nędzy, grzeszności lub słabości, miejmy teraz odwagę słuchać z wiarą Słowa Bożego. Nie zamykajmy swoich uszu, serca ani umysłu. Bóg mówi dziś do nas o tajemnicy odkupienia i krzyża tylko po to, aby zachęcić nas do nawrócenia i wolności wewnętrznej. Ewangelia przynosi nam tu pociechę i daje niezawodne światło. Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma wody ani chleba, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: grzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. On jednak będąc miłością
świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzięki. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba prócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto Słowo Pańskie.